To de facto idziemy na dół. To moi drodzy, widzimy się na chwilę, jak zejdę na sam dół. Chyba, że tu się coś radosnego wydarzy. O! Dobra, moi drodzy, teraz tak, spójrzmy. No! Hej, hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, Ryzer z tej strony, a my jedziemy Carlos Da. W dalszym ciągu w ogóle zobaczę, co tutaj mam, ponieważ miałem kilka dni przerwy od nagrywania. Nożyk, okej, okay, amunicja, mniej więcej tutaj się orientuję. Teraz pytanie, gdzie mamy iść? Mamy dojść do Stars, dobra. No wiem mniej więcej, jak trzeba się przemieszczać, jak trzeba iść. Droga nam chwilkę zajmie, co tutaj jest? Czy... O! Ślicznie! Czyli możemy takie oto magiczne kuferki sobie otwierać. Dobra. Zgaduję, że nie mogę. Nie. Dobra. Czyli tutaj już mamy. Czy co, ja sobie przełączę trochę tego mam, tej amunicji. Nie wiem, co mnie tu czeka wesołego i aż się boję. What the hell was that thing? Cudowne, wesołe macki, które chcą przytulić każdego do swego wielkiego, radosnego serduszka. O! Pan Zawis. O, to już przynajmniej wiem, co tu się wydarzyło. Okej, okay, tu nie wejdę, w ogóle nie mam możliwości. Czyli bujanie się z kluczykami nam odpada, to bardzo dobrze. Here we go. A? Wow! Przeładuj. Nie, aż... tak. Cieszymy się, że byli z nami. Jezu, myślałem, że to zombie, a to cień. To już jest jakieś osiągnięcie, jak się zaczynasz bać swojego... Jak się zaczynasz bać swojego cienia. Czy tam cienia, jakieś lampki, no nieistotne. Dobra. O, w mordę. Co tu się... Powiem szczerze, z tym karabinem to... Troszeczkę nam klimat szlak trafił, no ale nieważne. Ale narąbałem tego? Z drugiej strony będą. Tu się ktoś zaraz podniesie, jak nic. Weźmy jakąś amunicję radosną, czy coś na deseń. Albo lunetkę dodajemy sobie, moi drodzy. Takie bardzo piękne, miłe ulepszenie. No to frykasy, słuchajcie. Jupikej. Ja jestem na tak. Dobra. O, ślicznie. Czy ktoś tu jest jeszcze? Nie. Okej, safe. Nie pamiętam kombinacji. Czy ktoś pamięta, słuchajcie, kombinację? Mógłbym odpalić sobie odcinek z drugiej części i sprawdzić, czy jest identyczna. Hmm.
O, tu powinno być. Zeznania podejrzanego, niezatrudniony, wcześniej rola wybuchła, w kieszeni nie ma, to... O! Mocno złożony, ja na początku byłem nerwowo, w pewnym momencie przesłuchanie trzeba było przerwać ze względu na wrzaski podejrzanego. Nie zrobiłem tego dla siebie, tylko dla was, dlaczego? Nikt nie rozumie, trupy atakują w ciemności. Okej, nadciąga burza, ale parasol na nic się nie zdał, muszą wszystko wysadzić, bo grozi wam nie tylko deszcz, muszą zdobyć więcej bomb. Nadchodzą, będą tu wkrótce, trzeba się już spieszyć, spalić ich, Ze względu na niestabilny stan emocjonalny, jego deliryczny stan uniemożliwił nawiązanie rozmowy, zdaje się, że materiały wybuchowe znalezione przy podejrzanym w jego domu są wyjątkowo silne. W ramach środków ostrożności z jednego detonatora wyjęto baterię i zabezpieczono jako materiał dowodowy. Baterię umieszczono w pokoju z depozytami. Dobra. Okej, czyli tą baterię musimy jakoś wydobyć sobie radośnie, bo może nam być przydatna. Czerwone zielsko, jak miło. A, tędy nie wyjdę. No to troszeczkę słabo. Mi by się przydała kombinacja, kurczę, do tego cholernego safe. Ale tejże kombinacji nigdzie tu nie widzę. Nikt nam nie wstał? Nie. No co jeszcze? Oho! Dobra, leży. Leży sztywno, bardzo dobrze. No. Jezu, jak tu ciemno. Wewnętrzna. 9, 15, 7, okej. Okay. Przeniesienie safe termoodporny. Przeniesiony z biura z... Dobra. Do zachodniego biura 1F 9157. Teraz pytanie 1F, dobra, czyli musimy się wrócić tam. Troszeczkę zapalmy nam tutaj światełko. Zapiszmy sobie, bo mamy mało zapisów. I za 9157. No! Nie będę ukrywał. No dobra, ale dwa czerwone zielska troszeczkę mało mi dają. Teraz spróbujmy przejść. Jak któryś ożyje, to odstrzelę po prostu dziada. Teraz tak, cholera. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, no kurde. Okej, okay, i teraz 7. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem. Okej. Okay. A, udało się. Torba nad plecy. Świetnie. No i kolejne dwa miejsca w ekwipunku. Bardzo fajnie. Nie jest to bateria, ale zawsze coś dodatkowego. Aha. Dostał serię, leży. Dobra, wywalone na niego. Jeszcze raz sobie zapiszmy. I moi drodzy, lecimy dalej. Zobaczmy, co to za radosne macki z... Nie wiadomo skąd tam wyrosły. Cudownie. Już się cieszę. Tutaj było Stars. Tak, w kiblu było biuro Stars. Dokładnie na tym to polegało.
kurczę, nie mam kodu. Ale tu jest zielona rocznika. Połącz, hop, super. Nie mam kodu, więc nie mam bladego pojęcia, co tu wpisać. I znalazłem urządzenie elektryczne. Okej. Okay. Aha, no dobra. Nie wiem, użyj. Nie. Nie, bo trzeba baterię znaleźć. Zabrałem to urządzenie, żeby umieścić w nim baterię, po to, żeby... Co? Nieważne. To było bez sensu. Dobra, mam to urządzonko, lecimy sobie dalej. I mam kluczyk. Kluczyk, który jest niebieski. Aż sobie wezmę go, obejrzę. Okej. Klucz do pokoju z depozytami. Chyba wiem gdzie. Okej, połączmy sobie. No dobra, to tutaj nic już nie mamy, to de facto idziemy na dół. To moi drodzy, widzimy się na chwilę, jak zejdę na sam dół. Chyba, że tu się coś radosnego wydarzy! Jeszcze wstał. To cześć! Jezu, myślałem, że wstał. Dobra, moi drodzy, i teraz tak, spójrzmy. Ła! Leżeć. Maszkaronie jeden. Jej, lizacze, czy jakim tam było? Cudownie, że wróciły. Stęskniłem się. O! Skrzyneczka. Nie, myślałem, że ten... Urocza, urocza amunicja, której nigdy dość. Bardzo się cieszę. Załadujmy sobie do pełna. Tak w sumie to tutaj nie byłem. Nie, byłem tutaj, przechodziłem przez to. Tylko nie miałem... tutaj kluczyka, ale tu kluczyk mi nie jest potrzebny do niczego, więc... w sumie wyjdę stąd. Tu mi był. Opsa. I styknie? Tak. Szafka na 3 w DC. Devil Cry May. Ło! Jezu! Jak się... No gacie pełne, no. Powiem wam tak. Leż, szmatławcy jeden. Fuh! No zawał, po prostu zawał. Jak... A, okej, okay, dobra. To już sobie wyrzucam, tak. Dobrze.
Powiedzmy, że troszeczkę za dużo, chyba troszeczkę za dużo wywaliłem w niego tych naboi. No nie istotne. Ale wiecie jak to jest. Zabezpieczenie się przede wszystkim. 208 i 203. Zobaczmy, czy w ogóle wszystkie mam cyfry. Oczywiście, że nie. A, no okej. Okay. Wszystkie kombinacje z dwójką już odpadły. I z trójką też, czyli 1.02, 1.03 nie ma, 1.04, 1.06 i 1.09, dobra. 1.04, 1.06, 1.09. 1.06. Super. Ammo. 1.09. Granat i 1.04. Bateria? Bodajże? Czy to jest ta nasza urocza bateryjka? A i owszem, moi drodzy. Teraz sobie to łączymy. Hop. Cudownie. Już wiem, gdzie to wsadzić. Granacik, serdeczny granacik, doskonale, moi drodzy. I jedziemy z tym koksem. A teraz tak, tam było 3F, tak? No dobra, to zasuwamy sobie na górę, ja sobie zapiszę. Nie wiem co, znaczy tam jest pewnie lizacz jakiś radosny, ja chcę sobie zapisać najpierw. Tak, poproszę. Tutaj. Bo jeśli mam za moment zginąć, to przynajmniej będę miał zapis. U! Wstał. Nie wiem skąd się tu wziął, ale wiem, że wstał. Dobra. Devil Cry May, tak? Było? Było. Devil Cry... Nej. O, i mamy ammo. Świetnie. No już nie stękaj, nie jest tak źle. Dobra. No to wywalamy ścianę. A to już wiem, kto tak ładnie rozwalił ścianę w kiblu. Czemu mam wrażenie, że to się skończy tak, że on nie przeżyje tego? A, okej. Okay. A to może troszeczkę dalej. Nie było tematu. O! Wow! A! Bo ja się cofnąć nie mogę. O cholera. O. Ja mogłem granat rzucić. A ten pistolecik jest dość konkretny. Wow! Ło! O cholera! Dobra. Co do? A jeszcze będę musiał tam wrócić. Świetnie, zmarnowany.
Jezu! Sierwo jedne, no. Leżeć. No nie, to są jakieś jaja, prawda? Bo ja się stąd zabieram przecież, bo nie zeżrą żywcem. Jeszcze tutaj szybko. Użyję sobie tego. Bo tutaj był, tutaj jest Stars. Okej. Okay. Powiem szczerze, to jest ostra jazda. Jak na typa z karabinem, nawet jeśli to te naboje lecą od serca. Dr. Bard. A co mnie to typie obchodzi? Trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Yo! Mordeczko, wszyscy ze Stars to albo nie żyją, albo generalnie rzecz ujmując, nie żyją. Co dnia? Aha! Ja też. Bardzo. Uwielbiam tego. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mihail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. To zlokalizuj go, ja cię zastrzelę i generalnie... Dzięki temu... Generalnie dzięki temu uda nam się... rozwiązać parę naszych problemów, tak? To znaczy, firma nie przejmie, bo ty mnie podkapujesz. Wydarzenia w posiadłości należącej do Umbrella Corporation, czyli pierwsza część w górach Aklai. Miał miejsce osobliwy incydent. Stars brawo otrzymał zadanie zbadania serii tajemniczych bestiańskich morderstw. Kontakt z zespołem nagle się urwał. Zespół Alfa wysłany z misją ratowniczą wziął udział w starciu w okolicach posiadłości. Walki pochłonęły wiele ofiar, a posiadłość została zniszczona. Przetrwało tylko 5 członków Stars. Przyczyną incydentu były nielegalne eksperymenty z bronią biologiczną, Umbrella ukrytym pod posiadłością. Wykorzystywany w nich wirus T wydostał się z kompleksu i uznaje się, że jest on główną przyczyną całego zajścia. Jednak wszystkie dowody zostały zniszczone, bla bla bla. No. Znaczy to, co by działo się w pierwszej części. Jep, dokładnie, mordo. Potwierdzenie, po prostu, dobra. Myślałem, że coś więcej tutaj znajdę. Roślinka. Coś tutaj, tam jest kuferek. Pewnie można zapisać stan gry. Granacik błyskowy, zawsze przydatny. Tak, mogę wejść tutaj. Czy będą święta? Nie, bo jakiś oszołom zabrał wszystko. A cóż to pięknego? Amunicja do mojego karabinu. Czemu tu nie ma bazuk? Czemu tu nie ma dział przeciwpancernych? Czemu tu nie ma czołgu? Bo czołgiem ciężko się wjeżdża do komisariatu na tole. No i to, przepraszam bardzo. A, jedź do szpitala. Okej. Okay. Mam spray. Jeszcze gdzieś punkt zapisu by się przydał, bo tak powiem szczerze, ja rozumiem, że tu jest radosny, wesoły kuferek, ale trochę niezbyt mi to pomaga. Punkt zapisu by mi bardzo, bardzo, bardzo mocno się przydał. Dobra, jesteśmy tu, pójdźmy sobie tu. Co to jest? Zamek tarczowy. Aha. A, tu jest ammo. Okej, okay. No, przeoczone, no nieważne. Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Tak, wszyscy nie żyją. Ah, shit. Wait, what? Jill, what happened? Jill, come in!
T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. O chłopie, jak ty się zajmiesz Bardem, to ja się aż boję. Autentycznie. Ja mam jakieś dziwne obawy w takim wypadku. Ale mogę się mylić. Okej, okay, Jill Valentine, przeżyliśmy. Co z naszym ulubionym przyjacielem z mackami, który jest wszędzie i jest wielkim fanem Stars. Znajdź drogę na powierzchnię. Powiedzmy, że jest to prostsze do powiedzenia niż zrobienia. Ciekawe, czy jeszcze będziemy mieli jakąś misję Carlosem. Podejrzewam, że jeszcze z jedna będzie, tak na logikę. A! Okej, okay, wróciłem do stanu jeden pocisk. Świetnie. Wróciłem do stanu pełny ekwipunek. Aha, czyli Carlosem miałem większy ekwipunek, tym mam beznadziejny ekwipunek. Świetnie się bawię w takim wypadku. Ale to co jest? A nie, dobra. Okej, okay, dobra, teraz mogę ogarnąć sobie. A dobra, pociski zapalone. Dobra. O kurczę. To troszeczkę słabo, dobra. To przechowajmy. Granat. Nie wiem, na razie przechowajmy, chociaż tak powiem szczerze, niezbyt. Teraz tak, co my tu mamy? Dotycząca broni, dobre wejście łachudry, mam nową broń, strzela się nim w ścianę, zostawia się je w danym miejscu, ok. Dobra. Pociski minowe. No moi drodzy, podwójne święta. Tylko jest jeden minus. Nie mam zbytnio jak działać na tym. No nic, a jak działają pociski minowe i generalnie rzecz ujmując, z czym to się je, co z nimi się robi i w ogóle po co nam one, przekonamy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Cześć!